Witam, Maroko Bragie, gry na maksymalnych poziomach trudności. Kontynuujemy sobie Wolfenstein na dwójki. Wolfenstein 2, The New Colossus. Maksymalny poziom trudności, jaki jest możliwy, czyli I'm Dead in Cairn. Ostatnio rozpiżyliśmy tajną jednostkę dowodzenia nazistów. Troszkę im dokopaliśmy do zadów. Teraz kontynuujemy sobie dalszą przygodę. Z tego co widziałem, Terror Billy, czyli nasz główny bohater, zajrzał trochę do rodzinnego miasta, a raczej to, co po nim zostało, bo tu widzę same drzewa i doliny. Zobaczymy, co tu mamy ciekawego. Ogólnie jaka jest misja? Muszę sobie sprawdzić, umiejętności mnie nie interesują. Powinienem się rozejrzeć, zobaczyć, co zostało z tego miejsca. Nic ciekawego. To jakiś trabant dostawczy, ale mamy jakąś kartę. Tylko gdzie ona jest? Mapa. Dobra, to już nam coś mówi. Tam jest dokument. Podaję, że w T-shopie. Że sprawdźcie. Otwórz drzwi. Mamy jakieś wspomnienie. Matko, Billy, ja bym z czarną nie zadzierał. No, sztuczne oddychanie teraz. Jedziemy. A to ciekawe. Pierwszy dobry uczynek w życiu Blaskowicza. Całkiem dobre wspomnienia. No, sam sobie odpowiedź na pytanie, ile miałeś wtedy lat. Ja to nie mam teraz tego w misji głównej wpisane, ale sprawdźmy sobie tą dokładnie szopę. Może tu coś jest ciekawego. Choć chyba widziałem z tego, co tutaj mam, to chyba jeden dokument, albo i nawet nie. Przyczyna, aby zbadać. List od Franka. Okej. Okay. Franka sobie zobaczę poza nagraniem. No, chyba nic nie ma. Także nie mam co tutaj szaleć po górze. Tutaj może coś być. Jest karta. Karta gwiazdy, Ruby Weaver. Nie znam. O, przytrzymają bez badać. Waszyngton nawołuje do współpracy z oddziałami wyzwolicielskimi. To ważna notatka. Zamknij E. Muszę zapamiętać, że a nie Escape. To też coś mamy. Złoto. O, to ten motorek cały. Ala. Nazistowski. Bardzo ciekawie zrobiony design tych sprzętów tutaj, to też jest całkiem niezły. Wiele osób z mojego otoczenia sobie zadaje pytanie, ojeju, przecież w tych latach nie było takiej technologii. No tak, bo nie było takiej technologii, ale tutaj zmienia fakt to, jedyny taki dziwny fakt w fabule Wolfensteina, że tu mamy do czynienia z tym, ale jakimś plemieniem, którzy... Nie pamiętam, była się ścieżka nazwa, którzy stworzyli tą całą technologię. Znaczy, co mieli takie mega wielkie technologie, i to nazisty im to wykradli, z tego co chyba wiem. Także przez to to jest tak mega wszystko fajnie, mega zrobione. I dlatego to jest taka fabuła, a nie inna. A sprzęty są też takie mega. Mega skonstruowane. Wybiegające dosyć w przeszłość. No co zrobisz? Nic nie poradzisz. Czy wszystkie dokumenty wziąłem? Nie, tam mam jakiś dokument. Aż dziwne. Tu gdzieś. Okej, to chyba tutaj. Tak jest, sprawdźmy. Też jakieś wspomnienie.
Co tu mamy? Jakiś grób? Nagrobek? Chyba dlatego psa, co w pierwszym odcinku zabiliśmy, dostaliśmy zmuszeni przez ojca Billy'ego. To był okropny, wredny gość. To go bardziej zrozumie, jak jego własna matka. No, liczę na dobre zakończenie Wolfensteina. Mam nadzieję, że takie będzie. O, jak ja dorwę tego starego jego ojca, to normalnie powyżynam mu kończyny. Zrobię specjalnie ten środkowy przycisk. Bisi. Tak jest, to jest ten pies. Za młody Bratkowicza. Słunia cała, z tego co pamiętam. Dobra, ale nie, tu nie będę przenudzał 6 minut odcinka, a ja nie zrobiłem kompletnie nic. Czyli gdzie jest mój cel główny? Tam, to idziemy do domu. Nie chcę, żeby się odcinki tak przedłużały jak ostatnio, po 40 minut. Nawet ostatni z Wolfensteina był całkiem niezły. Całkiem niezłą miał oglądalność, dzięki wam. Aż byłem zdziwiony na taką długość, ale chciałbym jednak tak czy siak nagrywać krótsze odcinki. Mamy znowu jakieś wspomnienie. Wow, mówiłem, że to śmieć. They're gonna walk all over you till there's nothing left. Now I gave you that pocket knife. It was in your care. It's your responsibility. I will speak to their parents. You will do no such thing, Sophia. Oh, you gonna let your mommy fight your battles for you, are you? Yeah, boy? Prześladowca. Now you go on out there and take back what's yours, and you are not setting foot in this house again until you do. Zapłaci mi jeszcze za to, nie wiem jak, ale zapłaci. Ciekawe, czy on w ogóle żyje. Dobra, przeszukajmy teren. Schody na górę są chyba, nie wiem czy też na dół. Na dół też. Dobra, ale na razie przeszukajmy zamiast wchodzenia na schody. Tutaj mamy jakąś notatkę. List od ciotki Wilmy, przepraszam. Dobra. Może być ciekawe. Dokumenty. Co tu jeszcze mamy? Karta gwiazdy. Oczywiście znowu mało znaną osobę. Luki Cel. Może ktoś, może w ogóle ktoś, są jakieś osoby z historii. Ale list od Uberkommandenta Welschera. Ciekawe. Dobra. Jest jakaś notatka jeszcze? Dobra, to będą raczej wszystkie. O, tu jest jeszcze coś. Karta gwiazdy. Sprawdźmy. Hector Silver. Okej. Azumerza. Dobra. Ciekawego nie mamy. Tutaj nie mogę już wejść. Dobra, góra albo dół. Zacznijmy może jakoś sekwencyjnie od dołu. Gdzie były schody na dół, tu były. Sprawdzę sobie dół. Okej, okay, I'll be in the grave rotting away. And still a better daddy than you. No, stary, ten ojciec to normalnie niezły zjeb. Jebany kurwa bolszewik. Tu mamy części uzbrajające. Yeah! Dobra, teraz sobie spokojnie zastanowię się, nad czym mógłbym te do zbrojenia wykorzystać. Myślę nad strzelbą, powiększenie magazynka. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę w poprzednim odcinku. Cały czas brałem strzelbę na dwie łapy i w pewnym momencie tak się wystrzelałem z amunicji, że chodziłem na jednej, a cały czas myślałem, że mam tą drugą. Cały czas ta strzelba tak chodziła dziwnie, dlatego parę razy zginąłem. Także na pewno zwiększymy sobie magazynek. Yeah! To lubię.
ciężka i wyjątkowo potężna trójufowa w pełni automatyczna strzelba bojowa. I tak, tak mi mów. Dobra, przytrzymaj, aby zbadać. Tu mamy dokument. Notatka od małego Billy'ego. Przysięgam, że będę dobrym chłopcem. Przysięgam, że będę posłuszny ojcu. Przysięgam, że będę sprzątał w pokoju. Przysięgam, że będę zmywał naczynia. Przysięgam, że będę się zachował jak cholerny mężczyzna. Przysięgam, że nie przyniosę hańby swojemu ludowi. Tekst napisany przez dorosłego. Billy Blaskowicz. Imię i nazwisko. Imię napisane przez dziecko. Napierdziele, on myśli, ten ojciec myśli, on chciał, żeby ten mały Blaskowicz chciał od razu być mężczyzną, ale takim wykorzystywać to dla mnie też chore. Mamy rodzinę Blaskowicza, jego pojebanego ojca. Dobra. Ojejeje. Dobra, czy coś tu jeszcze mam? Na mapie nic mi nie pokazuje, ale ten zwróciłem, że te karty chyba nawet nie są na mapie zaznaczone. Tu jest karta jakaś gwiazdy. J. Sebastian Dun. Też gościa nie znam w ogóle. Może dobra. Tutaj ogólnie nic nie ma. Już, tak mi się wydaje. Przeszukałem dokładnie teren. W takim razie idziemy na górę. Zobaczymy, co jest na górze, na górnych schodach. Tu jest czysto. Okej, tu jest chyba pokój Blaskowicza. Mi się wydaje, dziecińcy. Marty Lin. Lan. Lin. Angielski mój też jest. Tak samo jak i niemiecki, ale może w trochę lepszym stopniu. Znany. Kolejna karta gwiazdy, tym razem Larry Johnson. Jakiś komentator. Nic więcej poza tym nie potrafię stwierdzić, kim jest dana osoba na karcie. To mamy. Przyjrzyj się śrutowi na wiatrówce. Z chęcią się przyjrzę. Kolejne brutalne wspomnienie chyba. Co jest? Son, I have tried reasoning with you. I've tried smacking sense into you till the cows come home. Nothing is working. Every night you wake me up with these noises. No matter how many times I try to tell you there are no monsters in our basement. I'm sorry, Daddy. At night I see them. Clear as daylight. Coming to kill Mama. Alright. Dziwne. Here's what we're gonna do. To nie jest horror, żaden, bo jakieś potwory. You take this. To nie Devil Within. You and I are going down into the basement. To może być dobre. Show up, we shoot them dead, right between their eyes. Sometimes the best way to fix a problem is to face it head on. You with me? Yes, Daddy. Sophia, you in on this? You see them? Dziwne. No, Daddy. The monsters are gone. Well, I reckon if you do no wrong. Ain't no monster gonna come after you, son. You think we scared him off for good this time? May I keep the gun? To wspomnienie nie jest aż takie złe w porównaniu do innych. Ale czy samo wychowanie tak syna? Nie wiem sam. Nie jest, to jest chyba jedyne z lepszych wspomnień Blaskowicza. Tu jego ojciec nie jest takim potworem i śmieciem jak w innych, a i tak dorwę go prędzej czy później, mam taką nadzieję. Ciekawe czy żyje, nawet o matce też nie wiemy nic. A szkoda, przydałoby się ją spotkać. Też naprawdę to złota osoba, jeżeli chodzi o życie głównego bohatera. Tu jest nasz główny cel misji, gdzie jakieś drzwi, otwórz drzwi z sypialni. Jedziemy. A cóż tutaj będziemy mieć? Czyż Blaskowi chodzi o pierścionek? No właśnie. Wiem, że matka skowała go przed ojcem. O, jaki zadowolony. To chyba złota rzecz. Bardzo ważna. Czyżby to był on?
Witaj, tato. I ain't been down here in nearly a decade. I own a 2,000-acre ranch up by Pawnee Lake now. I heard on the radio you'd been sighted up near Roswell. I figured you might show up here. I'm in this house with bad memories. So why'd you come? Żeby ci nakopać do dupy, frnędzlu. You need money? Well, you're barking up the wrong tree, son. Far too late to come begging now. Chciałbyś, chciałabyś. Nothing you can offer and make up for what you've done to us. I think of my father, I see him. Fuck you and a fist flying in my face. When'd you ever do right by me? Disobedient? Ungrateful, shit like a flat tire and a mouth like a sewer. Gówno to ty masz na mordzie. I've been down that hole myself. And I guarantee goddamn to you, I did all in my might to pull you out. What more do you want from me? Wielki tatuś, kurwa. Śmieć dla mnie. Zero. I wanted you to treat me like I mattered. Like I wasn't some piece of dog shit got stuck on your shoe. I did. Jemu się przyczepią na gębie, widzisz? Musi jakoś z tym żyć. Truth is, you were broke beyond fixing. What are you, some sort of super killer terror bomber now? You're on the wrong side, buddy. All them years, I was banging my head into the wall, coming to see that everyone was against me. Nie dziwię się. When the Nazis took over, things got a lot better. You play by their rules, you can do very well for yourself. Ask anyone around these parts. Blaskowitz is a name of renown and respect. Everything you touch turns to shit, and I do not need your stink on my name. Takiego kurde knoju. Wanted murderer. Run off to the army as soon as you come of age. No nie dziwię się, też bym zjał. Where is she? Gone. When what happened? What happened is we had a big goddamn war, and now we got a new government with new rules. They took her. She gone. And what's that queer outfit you're wearing? Pedalskie? What do you mean they took her? They rounded up all the Jews and the coloreds. And the queers. To co tu jeszcze robisz? Jak wszystkich brali? White man's got to keep it Christian. You sold her out. So what? Możesz ty. Bolszewik, kurwa, jest sprzedawczyk. Już nie żyje. And raised a boy into a murderer. Well, I always saw you for what you are. 10 pounds of shit in a 5-pound bag. No, opuść tą strzelbę, bo wetnę ją w twoje dupsko. O, już szykuję przycisk na środkowym. Na, się palec na środkowym przycisku myszy. Oko w oko z prześladowcą. A, i masz. Wypad śmieciu. Sprzedał mnie, gnój. Who the hell did you call? Pora się zabawić. Wow, 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 wow. Co jest? Nie jest dobrze. Ładuj. Ładuj w to gówno. A, dobra. Mam to tak rozwalać, dobra. Dobra, naziści po mnie przyszli, ale łatwo mnie nie dostaną. Oj, się spadł w piekło. Wow. Nie! Fuck.
Dobra. No traf tego robaka. No jeszcze tutaj. Engel. Chciałabyś, dziwko. Nie będzie tak łatwo jednak. Jak chcesz. Dobra, zapiszmy sobie, bo nie jest dobrze. Potwór, dobra, zapiszemy sobie tutaj. Tu mam apteczkę. Amunicja do strzelby. Czy są tu jakieś dokumenty? Na razie nic nie ma. Paliwo miata, biało paliwo stałe do broni ogniowej. Chyba muszę iść tutaj. Nie, raczej nie. Muszę coś wykombinować, ale jeszcze nie wiem co. Co jest? Chyba to nie przejdę. Chyba tutaj. Też nie mogę wejść. A nie, weszłem, dobra. Wszedłem, się mówi. Chyba tutaj muszę przejść, albo nie. Dobra, tutaj. Słyszę te robociki zasrane. Dobra. Ładnie, ładnie. Poszły w cholerę. Widać, czuję różnicę w tym podwieszonym magazynku. Świetna sprawa. Dobra, pora to wysadzić też w cholerę. Wow. Cała chałupa mi się wali. Nie powiem, że jestem z tego zadowolony, bo nie jestem. Wróg chce mnie dorwać. Nie ma takiej opcji. No, chyba tu na dole muszę przejść. Wow. Fuck, ale mnie łatwo zdjęli. Nie wiedziałem, że ich tak jest trochę. Wypad. Dobra, leży. Nie! Pal w nich! Granat! Aj! W falernym miejscu się zapisało. Załaduj. Nie wiem, gdzie oni są. Ładuj w nich. Dobra. Nie mam amunicji do strzelby. Nie jest dobrze. Ładnie. Zapij, bo już kogoś widziałem. Dobra, zdjęty. Okej, już mi się cholernie skończyła amunicja, także nie jest dobrze. Zapisz. Wstępuj, dobra. Dobra, zmiana na jedną broń. Bo nie ma co. Co tu tutaj mamy? Wow! No teraz się możemy bawić. Dobra, pieprz to w cholerę. O, bycie szlak. Nie jest dobrze. Fuck. Chyba mnie mają. Niestety. Bolesna prawda. Rozmontowali w cholerę. A dopiero mam mordę jak kupa. mogli założyć spółkę z moim starym. Starym w grze. Nie. W życiu. Z taką brzydotą. Nie ożeniłby się nawet w piekle. Nie zerwałbym się nawet, jakbyś miał worek na łbie. Fuh, o fuj. Nie będę dzisiaj jadł kolacji chyba.
Do snu, tak? Wow! Dorwali mnie. Ożeż ty dziwko. Wąd! Nazistowskie ścierwa. Ratuję wam Ameryka, a wy co? Jakie ma galane? Tego naziści wpuścili? Haha, sznela, motherfucker! Dobra. Not my problem, it stays on. Oh, Christ! Will you just give us some privacy, please? Tak se ma dobre. Sznela, motherfucker! Looks like you're at death's door. Seriously, this is not a good look for you. Anyway, listen. Wyciągnij mnie stąd, Daniel. You're coming up in a couple of weeks, and after that, they're gonna execute you, and that whole charade is gonna be televised to every living room on the planet. So instead of that bullshit going down, we're gonna break you the fuck out of here right now. It's kind of a risky plan, but the security they have around you is out of this world. So it's kind of the only play we got. Jaki masz plan? I mean, the hoops. I had to jump through to get to you, and I'm your fucking lawyer! That pissed me off. What I'm gonna do is I'm gonna make like you attacked me, and when the guard pig comes in looking for your ass, I'm gonna sneak up behind him, and I'm gonna shove this little number no. in the base of his skull. Łysa spryciula z ciebie. And keys and his gun, and I'm gonna roll you right on out to the elevator. Popping Nazis wherever they show up, straight down to the garage, where boom! Uciec z tego ciężko zbrojnego sądu. Nie wiem, czy to się uda. Zwłaszcza, że jest tutaj Engel. Wow. Ała. Fuck. That hurts so bad. Boli cię nos? Weź, spierdalaj. Fucking gang, I owe you. Alright. Once we hit the street. It's all car chases and flying bullets. No nie wątpię. Uciek iść, pościg strzelanina, czekamy już tutaj. We make it that far. We make it. Mam taką nadzieję, stary. Hard part is getting down to the garage. Hey! Help! Help! Open the door! He fucking attacked me, man! He broke my nose and then he got out through that door right there! Look at Terror Billy! He's on the loose! Stay back. And he had help. They came and ran through that door and they broke him out. It was space aliens, man. Kosmici. Wow. Zabili go. No ta. Schnitt. Gott. Coś jest psychopatka niezła. Sie haben Talent. Sollten zum Film gehen. Bei Helene vorsprechen. Guter Schuss, General. Der zuckt noch. Idiot. A ty co? Mądrala? As soon as you walked into the building. Na chuj się gapita. Ich bin dein und du bist mein. Liebling, so lieblich. Jezus. Taka brzydka. Otwórz usta w życiu. A może ty je zamknij? Bo ci jedzie. A ty co, robisz w dentystwie?
smakuje tak jak twoja twarz, jak kupa. Zaraz na ciebie narzygam i się skończy zabawa. You hear that? It's magic force. Moving in on your friends in the garage. A myślisz, że myślicie, że będzie tak długo będzie się tu trzymać? Wątpię. Join in on the fun. Anya. My family. Nie jest dobrze, stary. Nie jest dobrze. Weeks pass. Or more. Feel myself slipping away. Got me praying for the end. Koniec? Jeszcze nie koniec. Dopiero się rozkręcam. Destruction of public and private property. Aiding the enemy. Wysoki sądzie? Terrorism, including nuclear bombs. Nic nie żałuję. And high treason. For gruesome murders that number in the thousands. You have been found guilty, Mr. Zaraz będę miał kolejne. Mam taką nadzieję. It is rare, even for a man of my job description to come face the face. No to chyba nie koniec gry. And it pains me that the maximum sentence that I can bestow upon you is something as trivial as death. Death, Mr. Blazkowicz. Nothing but swift, sheer death. Zaraz po ciebie pójdę, śmieciu. Mogę coś zrobić? Kurwa. Mogę. Mogę! Mogę! Aż dziwne, nie wiem jakim cudem, ale mogę! Oj. Dobra, moi drodzy, 32 minuty nagrania. Także na resztę zapraszam w następnym odcinku. Dzisiaj sobota, myślę, że dwa odcinki z Wolfensteina nagram i dzisiaj wrzucę na kanał, bo się robi bardzo ciekawo. Jak uda nam się uciec z tego sądu i czy w ogóle nam się da, zobaczycie w następnym odcinku. Na maksymalnym poziomie trudności I'm Dead in Kern. Marokko Bragie, na razie, cześć.